Pani marszałek, wniosek jest czysto formalny, absolutnie apolityczny. Otóż uzasadniam na początek. Zauważyłem ze zdumieniem, że zupełnie inteligentni posłowie nie są w stanie zrozumieć nieraz, co się do nich mówi. I okazało się, że to nie jest ich wina. Proszę Państwa, zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wynosi 4%. Gdyby tylko 10% tego powietrza wracało do płuc, zatrzymane w maseczce, oznacza to stężenie 4000 jednostek na milion. Okazuje się, że już przy oddychaniu powietrzem o stężeniu równym 1000 na milion obserwuje się mierzalny spadek zdolności intelektualnych. Przy stężeniu CO2 na poziomie 2500 jednostek inicjatywa i myślenie strategiczne obniża się do poziomu dysfunkcjonalnego. Podobnie spadają też zdolności wykorzystywania informacji i szerokość spojrzenia na problem. W trosce o poziom ustaw i w trosce o poziom dyskusji wnoszę do pani marszałek o zmianę rozporządzenia w sprawie noszenia maseczek na sali obrad. Konfederacja, wolność i niepodległość.